Przeżywamy uroczystość, w której czeka nas obfitość Słowa Bożego. Za chwilę wyruszymy w drogę, gdzie przy każdym ołtarzu będziemy słuchać Ewangelii. Najpierw jednak, choć przez moment, rozważmy to słowo, które otrzymujemy na początek. Takie słowo, które wyznacza przeżywanie tej uroczystości, także tej procesji, która nas czeka. Myślę, że jest bardzo zaskakujące to, że w liturgii słowa uroczystości, w której wynosimy Jezusa na ulicę, żeby zaświadczyć publicznie o swojej wierze, w tej liturgii pierwszym bohaterem jest pogański król i kapłan Melchizedek, który wynosi naprzeciw Abrahama chleb i wino. Melchizedek to jest niezwykle zagadkowa postać. Nic o nim nie wiemy. Autor listu do Hebrajczyków mówi: bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Każda ważna postać w Biblii ma rodowód, nieraz kilkunastu przodków. Melchizedek nie ma żadnego przodka. A jest kimś, kto niesłychanie precyzyjnie i bezpośrednio wskazuje na Jezusa Chrystusa. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek, to jest o Jezusie. Ten pogański król, pogański kapłan jest niesłychaną zapowiedzią, figurą Pana Jezusa. Ale zatrzymajmy się właśnie przy tym, że kiedy my wychodzimy z Jezusem na nasze ulice, to Kościół nam na początek stawia przed oczy poganina, który nam przynosi chleb i wino. I postacie, materię tego, co jest potem, co się staje potem w naszych rękach Eucharystią. Ciekawe, czy dzisiaj dojdzie do takiego spotkania. To znaczy, czy zobaczymy świat, który bardzo chętnie nazywamy światem pogańskim, jako taki świat, który przygotowuje materię do Eucharystii? Być może to pierwsze czytanie pokazuje, że trzeba nam zupełnie zmienić nastawienie, bo mogłoby się tam wydawać, że wychodzimy z Eucharystią po to, żeby nas świat zobaczył. Może nawet niektórzy z nas mają w sobie takie oczekiwanie, że aha, to taka bardzo pobożna, ale jednak demonstracja. Nie? Niech nas widzą. A może chodzi o coś dokładnie odwrotnego? To znaczy, żebyśmy w to święto inaczej zobaczyli ten świat. To znaczy, żebyśmy popatrzyli na Niego oczami Jezusa. Wychodzimy za Jezusem w świat. Ciekawe, w jaki sposób Jezus widzi ten świat, który my mamy ochotę nazywać pogańskim. Jezus widzi ten świat jako miejsce, gdzie przygotowywana jest Eucharystia, gdzie ludzie wypracowują chleb i wino, gdzie przynoszą to, co potem może się stać ciałem i krwią Syna Bożego. Może właśnie to my potrzebujemy korekty wzroku. Tym bardziej, im bardziej nam się wydaje, że to świat musi dzisiaj korygować patrzenie. Tak? Bo my wychodzimy, żeby wszystkim skorygować punkt widzenia. Może odwrotnie.
Może chodzi o to, żebyśmy zobaczyli w świecie te wszystkie miejsca, gdzie przygotowywana jest Eucharystia, te miejsca, gdzie ludzie się kochają, te miejsca, gdzie ludzie cierpią, te miejsca, gdzie ludzie chorują, te miejsca, gdzie ludzie doświadczają ubóstwa, te miejsca, gdzie ludzie próbują tworzyć jakieś sensowne między sobą relacje, te miejsca, gdzie ludzie się nawzajem otaczają troską, te miejsca, gdzie ludzie sobie niosą wzajemnie pomoc. To jest pierwsza myśl, myślę, taka bardzo porządkująca nasze myślenie, gdy chodzi o przeżywanie tego święta. Nie wychodzimy w świat z Jezusem jako recenzenci mało życzliwi i nie wychodzimy w świat z Jezusem, żeby przeciwko komukolwiek protestować i na kogoś krzyczeć. Wychodzimy z Jezusem po to, żeby On nas uczył patrzenia na rzeczywistość i wtedy zobaczymy właśnie takiego pogańskiego władcę, pogańskiego kapłana, który przynosi nam materię do Eucharystii. Wtedy odkryjemy, jak ten świat jest nam zadany przez Jezusa, byśmy go przyjęli w sam środek przemiany eucharystycznej. Byśmy zobaczyli to wszystko, co w świecie przygotowuje Eucharystię. Naszych siostrach, braciach. I jeszcze jedna myśl, jeśli pozwolicie. Bo pewnie dzisiaj też słowo, które często wraca, to jest takie, że wychodzimy, żeby ogłosić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Bardzo szczególnie o tym pisze święty Paweł. To tekst jest niezwykły, to jest najstarszy chrześcijański tekst o Eucharystii z pierwszego listu do Koryntian. 11 rozdział to jest tekst starszy niż Ewangelię. I Paweł mówi tak, ilekroć spożywacie ciało i pijecie krew, głosicie śmierć Pana, aż przyjdzie. Miejscem głoszenia Pana jest spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi. To jest moment głoszenia istotny. To jest istotny moment głoszenia. Żeby nam się nie pomyliło, że najważniejszym momentem głoszenia jest wyjść z Eucharystią na ulicę. To jest ważny moment. Ale dlatego, że tak jak to przeżywamy, rodzi się ze spożywania i picia. Ale jeśli nie spożywamy Jego ciała, jeśli nie pijemy Jego krwi, to będzie tylko manifestacja, a nie głoszenie Jezusa. Głoszenie Jezusa jest przekazywaniem tego, co przyjąłeś. Ja wam przekazałem to, co przyjąłem, to, co otrzymałem. Wiele razy Paweł otrzymywał, spożywał ciało i krew Jezusa, wiedząc, że to jest moment, w którym się wydarza śmierć Pańska. To jest moment, w którym narasta w nim oczekiwanie, żeby jeszcze w końcu przyszedł. Maranata, Maranata. I kiedy to wszystko staje się w jego życiu, to on ma prawo wyjść i głosić. Nie ma głoszenia bez spożywania i picia. Nie ma głoszenia. W głoszeniu śmierci Pana Jezusa i w głoszeniu Jego przyszłego przyjścia istotne jest najpierw spożywać i pić. Spożywać i pić. To jest bardzo ważne święto, tak jak powiedział ksiądz Tadeusz na początek. I przyjmujemy je z wdzięcznością od Ducha Świętego, który nam to święto zadał ostatecznie w XIV wieku.
I do dzisiaj Kościół tym świętem żyje. Ale mówię, to święto ma swoją dyscyplinę, ma swoją logikę wewnętrzną. Logika jest taka, najpierw spożywasz i pijesz, potem wychodzisz. Wtedy twoje głoszenie jest prawdziwe. Kiedy spożywamy, kiedy pijemy, głosimy śmierć Pańską. Wtedy naprawdę ją głosimy. Pierwsi chrześcijanie nie nosili Jezusa po ulicach, sami po nich chodzili, a Jezusa mieli w sobie. Tego, którego spożyli i którego wypili. Ludzie patrzyli na nich i doświadczali głoszenia Ewangelii. O to właśnie chodzi, by spożywanie ciała Pana i picie Jego krwi nas przemieniało od środka, od wnętrza, by nas czyniło Jego krewnymi, by dokonywało w nas nawrócenia, nie? Takiej przemiany, nie? Która staje się dla ludzi głoszeniem, bo się staje znakiem zapytania. Słyszeliście na pewno takie zdanie zapisane przez świętego Franciszka z Asyżu. Napisał to w regule pierwszej, która nie została zatwierdzona. Dla tysięcy powodów. Nie będziemy teraz się bawić w historię Kościoła. Ale zdanie jest takie. Każdy z braci jest wezwany, żeby głosić Chrystusa Pana. A niektórzy to nawet słowami. Ale wszyscy są wezwani, żeby Pana głosić. I to głoszenie zaczyna się od tego, że spożywasz i pijesz. To cię zmienia. Wychodzisz, już jesteś orędziem. A jeśli ktoś o coś cię spyta, to mu wtedy powiesz, o co chodzi. Tyle na początek. Na obie te myśli ufam Jezusowe, prosto z Jego słowa. Amen.